Za chwilę otwarcie tegorocznej wystawy Szajby Doskonałej, sponsorowanej przez Ekspres Wieczorny. Głupole i Świrusy przybyły z całego kraju, żeby pokazać się przed bogatym tłumem. To już 15. wystawa Szajby Doskonałej, którą dokładnie zwiedziliśmy, jak tylko jej mecenas dokonał otwarcia. Oto Kevin Bruce z Antypodów, zdobywca 14. lokaty w światowym konkursie na najgłupszą pozycję. Podobny styl chaotycznych zachowań staje się w Australii coraz popularniejszy. A oto Norman Kirby z Nowej Zelandii specjalizuje się w staniu za ekranem z rozebraną panią. Na co dzień Norman jest ginekologiem, ale właśnie ma przerwę na obiad. Z Francji przybył zespół kretyńskich zachowań składający się z przyjaciół francuskich osteopatów. Robią to ponad 400 razy dziennie. Nikt nie wie dlaczego. Jednak na prawdziwy podziw za pozycję bez sensu zasłużył Brian Boomers, młody Brytyjczyk, który już od 2 tygodni wisi nad puszką zepsutej cielęciny. Zawsze wielką popularnością cieszył się Szkot z ukrytym eksponatem. Podobnie jest w tym roku. Szkota sponsorują zakłady gazu naturalnego i Rada Miejska Glasgow ze składek. Jednak prawdziwą stratą czasu jest podziwianie eksponatu z Włoch. Włoscy księża w Kremie omawiają najważniejsze problemy dnia. Ci klerycy z seminarium w Kremonie ćwiczyli przeszło rok. Jak zwykle jedną z największych atrakcji tej 14-dniowej wystawy jest defilada rur i urządzeń sanitarnych z klubu rur i urządzeń sanitarnych w Colwyn Bay. Ciekawostką jest fakt, że ci chłopcy mają jedną cechę wspólną – rany na biodrach. Kawałek dalej widzowie tłoczą się, by zobaczyć członka słynnych królewskich kanadyjskich gęsi konnych. Jednak szczytową atrakcją wystawy jest konkurs sędziowania. Pan Justice Burke. A teraz zobaczmy raz jeszcze ostatnią szóstkę. Zwycięzcą jest numer 41. Justice Burke. Sprawiedliwości stało się zadość.